4 km i taka jest ostatnia konkurencja tego triatlonu. Startują zawodnicy w wieku od 4. Proszę Państwa, wszystkie informacje dla wszystkich uczestników. 5 minut do startu. Zawodnicy w wieku 14-18 lat. Dystans sprinterski, przypominam, 750 metrów w wodzie, potem 20 km na rowerze i 4 km przygotowali organizatorzy ulicami Podziemi. Nie kręcimy się, prosimy tutaj. Chodzi szafki od organizowania wielkich imprez sportowych. Jeszcze nie przebrzmiał huk motorówek klasy o 250 z wielkimi zawodami mistrzostw Europy. Ale mi pan pięknie wjechał. Podbiegają do na stadionie dwóch rowerowych, przebierają mnie, siadają na rower i od startu przed stadionem pokonują 20 km w kierunku na nagrodę Adolfowie Zagreb i potem wracają na stadion, aby wykonać jeszcze wersję z jego 4 km. Wyraźnie dwójka prowadzących zawodników. I witamy pierwszych zawodników. Z numerkiem 102 Paweł Netter z Susza na miejscu drugim. A na pierwszym z numerem 127 na razie Tomasz Chorodecki z Poznania, z Olimpii Poznań. Czas pierwszego 10 minut i 15 sekund. Tak? A przepraszam, Marcin Józiak z numerem 127 na miejscu pierwszym z Torunia. I kolejni zawodnicy. Sędziowie notują numery. Iwan, Iwan, dawaj! Dawaj, karetka! Młody, młody, dawaj! Młody, młody, dawaj! Gonisz go! I teraz zawodnicy podbiegają na stadion, tam przy swoim rowerze. To rzeczywiście dla tych młodych ludzi bardzo duży wysiłek. Witamy je gorąco na mecie pierwszej konkurencji. Informuję, że czas zawodników mierzy się w ten sposób, że dolicza się do czasów poszczególnych konkurencji również czas na przebiegnięcie, przebieranie, przechodzenie. Łączy się ten czas w jedną końcową punktację klasyfikacji. Ale panowie... Zobacz, koń przed tobą wyskakuje, idź za nim.
Nagradzać będziemy tutaj zawodników w dwóch kategoriach wiekowych i młodzików, a więc 14-16 lat oraz juniorów młodszych 17-18 i to zarówno w kategorii chłopców, jak i dziewczyn. Juniorzy starsi mogą startować w konkurencji na triatlonie średnim, z tym, że dla nich tutaj medali dzisiaj nie ma. Medali Mistrzostw Polski, ale oczywiście są nagrody przygotowane przez organizatorów. Zostaw numer na razie, na rowerze wyjmiesz. Ale widzicie, to trzeba pokazywać tutaj wyraźnie. No tak, tylko że nie jestem odkrywany. No to oni sami są zapytani sobie tam. Radek Matyciak, Bogo. Witamy serdecznie. Tak, 10 sekund na przebieraniu może pana drogi. 102, numerem pierwszym. 15 sekund na stratę. Teraz tylko. Pakuj, pakuj. Radek Matyciak. I to jest numer 128. A więc Michał Majka, to numer 111, kolejny zawodnik to jest Tomasz Gagola z Poznania, z Olimpii Poznań. Brawa! Polska, Polska, Polska i Prezno, Gnieźna. 112, Marcin Matuszak, Gnieźna. Poznań! Szefie, mógłby pan mi odejść? Dziękuję. Proszę bardzo. No, młody, dobrze idziesz. Uważać panowie teraz. Przestaniem podawać na bieżąco, przy której konkurencji wiekowej startuje. Pana Wirejcz? Dosyć duża bliskość jakby i konkurencyjność tych zawodów, które to trzy. Uważać, uważać! Dawaj, dawaj! Jasno, jasno! Reprezentacja tu czeka pańczy. Które tutaj wystawiły sporą grupę młodych ludzi, skąd się uprawiać w światło. I witamy brawami, proszę państwa. Rozbieramy się, wydaje się, pewnie jest bardziej kierować, jak będziemy wiedzieć. Tak, trochę bramkę temu zawodnikowi, bez względu na to, czy jest pierwszy, czy jest pierwszy. Mebelka. A potem wymyć herbatę i szybko do nas wrócić. A może między wierszami jeszcze kupić krótko, krótko. Ja z państwem rozmawiam trochę, potem rozmawiam z człowiekiem, który mi podaje informacje. Z numerem 106 Wojciech Pogorzelski z Elbląga dojeżdża do stadionu. Krótko, krótko. I za chwilkę dwójka na scenie się przyda, będą mogli porównać jak z ich postępami poszczególnych konkurencji. No to jest bardzo korzystne i potrzebne zawodnikom, oni bardzo chętnie takie wydruki komputerowe potem odbierają od organizatorów. Mogą porównać się po piatronu. Tym większe brawa dla ochotniczej i chętnych do tej morderczej walki ze sobą. Brawo Monika. Tam się nie rozbiera. Byłem 101. Organizatorzy, to nasz. Przygotowano dużo ciekawych nagród, pominków, prezentów dla tych zawodników. Nagrodę za wysiłek, no i na zachętę do uprawiania tej trudnej, pięknej dyscypliny sportu. Pucharowy, Pucharu Polski. W triatlonie tutaj się rozstrzygną
oczywiście loty. Jakie maszyny.